Witajcie na pracowni magnetycznego pingwina w kolejnym dniu serwisowym. Na blacie w tym momencie laptop, jak widzicie tutaj, HP gamingowy z serii 15EC. Klient zgłosił się, ponieważ to jest laptop powystawowy, no i ostro się przegrzewał. Ostro się przegrzewał, też z racji tego, że tutaj ma AMD Ryzena 5000 seria, to jest AMD Ryzen 5. No i co? Z GeForce'em oczywiście przegrzewał się i ktoś to rozbierał i okazało się, że radiator, czyli ten zestyk na tej powierzchni między procesorem a radiatorem, jest strasznie porysowany. No i dostałem takie zleconko, żeby poszukać taki układ chłodzenia i wymienić ewentualnie na nowy, ponieważ chłodzenie w tym wypadku jest... I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. Cześć, zasiadamy do naszego tutaj laptopa HP Pavilion gamingowego z serii 15EC, którego zapowiedziałem w krótkim shorcie. No i co? To jest laptop gamingowy, któremu oj, kaweczki, któremu ktoś po prostu próbował czyścić chłodzenie. I okazuje się co, że podobno powierzchnia tego radiatora, który styka się z powierzchnią procesora, jest porysowana. Dostałem zdjęcia od klienta i najprawdopodobniej faktycznie tak jest, ale to się przekonamy za chwileczkę. Ja widzę, że tu jest troszeczkę zapaskudzony na kratce. To jest komputer z procesorem AMD Ryzen, więc chłodzenie akurat tutaj ma znaczenie, jak i w większości przypadków, ale śmiałbym twierdzić, że potrzebuje go troszeczkę więcej tego chłodzenia z racji tego, że tu jest to, czy tu jest to otwieralne bardziej, czy ta obudowa, to ona jest cała skręcona, chyba tak trzeba. To chyba całe rozebrać. No to dobra, bierzemy się takie malutkie śrubeczki. Znaczy taki laptop tutaj u mnie na pracowni nie bywał. No ale zawsze jestem pierwszy raz. Ktoś to tutaj odkręcał. Rozbierany był na pewno. A czy umiejętnie, to nie wiem, bo wbijany się w okręt był, podważany. Oczywiście jak się nie umie, to powinien ten ktoś się za to nie brać w ogóle. Ale cóż. Bywają ludzie, którzy po prostu chcą się tym przytrudnić troszeczkę, żeby zaoszczędzić. O. I w ten sposób mamy zdjęte. Nawet nie mam pewności, czy ten ktoś, kto tutaj cokolwiek ruszał, wypinał baterię, grzebiąc tu. No ale ja to na pewno zrobię.
żeby się przekonać, żeby można było zdemontować po prostu tutaj to, co trzeba. Laptop ma dwa dyski, widzę. Jeden jest tutaj, mamy drugi, mamy HP Pavilion tutaj sygnowany na zwykłe SATA. No i zobaczymy, co my tu mamy. Aha, tutaj jeszcze sobie. Dobra, baterię mamy wyjętą. No i teraz bierzemy się za ten układ. Za ten układ chłodzenia tutaj rampy. Tu jest sonda podpięta, żeby mierzyła temperaturę, pewnie po to, żeby podnosić obroty wentylatorów, domyślam się. Fajna konstrukcja. Ale może my te wentylatory najpierw zdemontujemy. Będzie wiadomo, ale to i tak tutaj muszę odpiąć i drugiego. Jeden zdjęty. Teraz tego muszę tu zdjąć, ponieważ on tutaj ma tą taśmę. O! Dobra, mam to. I teraz sobie odkręcimy ten nieszczęsny radiator. Zobaczymy, co go tu boli. Jak to tutaj się przedstawia nam. Nie chcesz się kręcić po dobroci. Faktycznie okaże się, czy faktycznie klient tutaj ma rację. Z tym chłodzeniem. No, chyba nie ma racji. Chyba było odkręcane. Przynajmniej mi się wydaje.
zdejmowane w ogóle nie było. Jednak było zdejmowane. Dobra, ale faktycznie jest troszeczkę porychowane. Troszeczkę. Troszeczkę. Ale czy to ma jakiś tutaj większy wpływ na to? Pewnie ma, bo dlatego, że ja sobie wydrę tutaj wacikiem ten nasz układ chłodzenia, to sobie to będę wiedział. Naprawdę, w którym miejscu są rysy, zresztą klient mi zdjęcie przesyłał, to mniej więcej wiem, ale wiem teraz też, już jakiego układu chłodzenia szukać. Największe rysy są faktycznie na polu procesora. Nie wiem, naprawdę, ktoś jakby tu pilnikiem jechał. Dobrze, więc co? No, zgodnie z życzeniem klienta szukamy tego układu chłodzenia. Teraz go mam już w rękach osobiście, więc mi jest prościej. Mam tutaj namiary na niego, wszelkie dane. No i wiem, jak to wygląda tutaj z bliska. Także szukamy i widzimy się niebawem w kolejnej części naszej magnetycznej przygody. Ahoj! Cześć, witajcie moje widzki i widzowie. Wracamy do tego laptopa. Co się okazało, że takiego chłodzenia do procesora Ryzen w tym laptopie HP Pavilion 15 EC no niestety nie uświadczy. Nie uświadczy, są do Intela. Wyobrażacie to sobie? Trzeba by naprawdę gdzieś może w Chinach poszukać. Ja ustaliłem z klientem, że w tym momencie mu przesmaruję taką lepszą pastą gęstą to chłodzenie, po czym będę szukał, mam każdy namiar. Te zadrapania nie są może aż tak głębokie, no ale na pewno mają jakiś wpływ, a więc na chłodzenie, tym bardziej, że to jest Ryzen. No i co? No i w tym momencie pozostaje mi tylko po prostu tyle, nałożyć pastę i sobie tutaj pomiary porobić. Może porobimy, zobaczę na to, jak to się będzie tutaj zachowywało. Z tą pastą.
trochę pozabierany, bo tam się delikatnie za dużo. Dobra. Tutaj to chodzenie w tym momencie delikatnie. Nałożymy. Przykręcamy to nasze chłodzenie. Odwracam sobie to wszystko i wentylatory zrobimy na zewnątrz, niestety, bo no tu musiałbym delikatnie nakurzyć. A więc widzimy się za chwileczkę. Wracamy do naszego laptopa. Jak widzicie, ja już sobie go poskładałem. Poskładałem sobie wentylatory założone, skręcony i tak jak tutaj za chwileczkę tutaj wyskoczy, uruchamia się.
i będziemy testować komputerek. Tu program, klient już ma swój jakiś core temperaturę ustawione i sobie obserwuje temperatury. Ale my sobie tutaj założymy remarka. Tutaj podłączymy sobie do internetu. Ja już testy przeprowadzę poza nagraniem, żeby tutaj tego nie przedłużać, ponieważ i tak tam będę składał z kilku odrębnych plików to nagranie. Nie będę przedłużał, a z wami się żegnam. Laptop wraca do klienta, tak jak już wspomniałem. Jeżeli się taki radiator trafi, no to będzie już klient decydował, czy wymienia. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that?